czwartek, 26 lipca, na osoby przechodzące przy Centrum Kulturalno-Artystycznym od strony ulicy Warszawskiej czekały dwie niespodzianki. Obie przygotowane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w ramach dobrej współpracy z Domem Kultury. Była to kurtyna wodna, doskonała na upały i jak widać ciesząca się zainteresowaniem głównie wśród najmłodszych, oraz saturator. Tu na spragnionych czekała woda z pysznymi sokami.